Dzień dobry Państwu. Ja nie wiedziałem, że mam chwalić, proszę Państwa, więc nie będę musiał na bieżąco weryfikować moją prezentację, ale mam nadzieję, że to zabrzmi jak pochwała, więc Pani Radna nie będzie miała pretensji o to, co mówię. Ja nazywam się Jacek Stępień i chciałbym opowiedzieć Państwu o czymś. Tak, wiem, to samo co rok temu. Chciałbym opowiedzieć Państwu o czymś, co stanowi pewien problem do opowiedzenia, bo będę opowiadał o czymś, czego nie ma. W związku z tym jest to pewien dysonans, aczkolwiek mam nieukrywaną nadzieję, że na przestrzeni jakiegoś najbliższego czasu ta sytuacja się zmieni i w końcu będę mógł opowiedzieć o czymś, co rzeczywiście jest bardzo szerokim spektrum zaimplementowane, bo na razie mamy tylko przyczynek do systemu monitoringu, który dopiero czeka na ewentualną późniejszą implementację pełną. To, o czym Państwu chcę opowiadać dzisiaj, wynika bezpośrednio z programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi, który został złożony w Urzędzie Miasta Krakowa w ubiegłym roku. Autorami tego projektu są pan profesor Mikuła, pani dr Jolanta Kaszuba-Zwoińska, pan dr Machowski i ja. I to jest taki program, który miał na celu tak naprawdę pokazanie pewnej perspektywy tego, co naszym zdaniem powinno w mieście Kraków zostać zrobione w celu może nie tyle zabezpieczenia mieszkańców przed nadmiernymi polami elektromagnetycznymi, co bardziej poinformowania ich o sytuacji rzeczywistej. Ja bardzo chciałbym uniknąć takiej tendencji, że mówię o zagrożeniu, mówię o czymś, co występuje. Tak naprawdę chcemy zaproponować system, który będzie służył kontroli. Tak jak każde działanie różnego, bardzo różnorakie wymaga kontrolowania, tak również działanie w zakresie emisji pola elektromagnetycznego, jeśli nie podlega kontroli, to po pierwsze może powodować, że pewne normy i przepisy są przekraczane, a po drugie z natury budzi niepokój u ludzi, którzy nie widzą, jakie są rzeczywiste parametry pracy systemów transmisji informacji, systemów transmisji bezprzewodowej, bo po prostu niewiedza powoduje tak naprawdę niepokój i czasami niepotrzebne nerwowe reakcje. Program jest dość szeroki, proszę Państwa, bo zawiera zarówno analizy prawne, analizy zdrowotne, wpływu na zdrowie, pewne aspekty związane z porównaniem tego, co jest implementowane, co jest unormowane w postaci przepisów prawnych w Polsce i Unii Europejskiej. Ale jest to program, który oczywiście w całym zakresie referował nie będę, choćby dlatego, że na części tych aspektów zupełnie się nie znam i w odróżnieniu od moich poprzedników nie będę mówił praktycznie nic o zdrowiu, proszę Państwa. Ja jestem inżynierem i będę próbował mówić o aspektach technicznych, o aspektach pomiarowych i o tym, jak i co mierzyć, żeby tak naprawdę posiadać informacje o tym, jakie pole elektromagnetyczne znajduje się, w jakim polu przebywamy, jakie znajduje się w naszym otoczeniu i na co jesteśmy narażeni. W związku z tym skupię się tak naprawdę na trzech aspektach. Po pierwsze, wywołany już w tytule system monitoringu pól elektromagnetycznych, ale ten temat musi pozostawać w pewnej koincydencji z tematami pokrewnymi, jakimi są systemy związane zarówno z pomiarami indywidualnymi, które miasto Kraków wykonuje, a które właściwie mieszkańcy sami wykonują na sprzęcie Urzędu Miasta Krakowa, jak również z perspektywą stworzenia systemu informacyjnego, który będzie dostarczał informacji na temat parametrów pracy stacji bazowych, czy też innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, mieszkańcom i wszystkim chętnym, którzy takie informacje będą sobie życzyli uzyskać. W związku z tym zacznę od czegoś, co nie jest typowo monitoringiem, a mianowicie od kwestii związanych z naszą propozycją stworzenia takiej mapy promieniowania. Mapy promieniowania, która będzie pokazywała, w jaki sposób, jaka jest liczba stacji komórkowych
zainstalowanych w obszarze miasta Krakowa, bo o nim tutaj mówimy, ale też przy okazji znacznie bardziej szczegółowo niż do tej pory pokazywała, jakie są rozkłady pól wokół tych stacji bazowych. Z reguły te informacje są praktycznie zupełnie niedostępne. Możemy odczytać pewne informacje techniczne na temat parametrów pracy stacji bazowej. Te informacje w większości przypadków są tajemnicą dla szarego człowieka. Szarego to znaczy większości z nas. Dla mnie połowa tych informacji czasami też jest tajemnicą. W związku z tym trudno o interpretację i trudno też ustrzec się przed błędami interpretacyjnymi, więc znowu podkreślę, że uważam, że zarówno to działanie, jak i działanie związane z bezpośrednim monitoringiem pól elektromagnetycznych jest działaniem ukierunkowanym na wsparcie zarówno mieszkańców, jak i operatorów telefonii komórkowej, którzy moim zdaniem wręcz powinni cieszyć się, że ktoś chce pokazać, jak rzetelnie pracują. Ten system, który proponujemy, ma być systematycznie rozbudowywany, ponieważ oczywiście baza informacyjna nie stworzy się sama, a to, co w tej chwili znajduje się na wyposażeniu w bazie informacyjnej, w bazie danych Urzędu Miasta Krakowa, jest stosunkowo niepełną, delikatnie mówiąc, informacją. Tak naprawdę brakuje informacji o bardzo wielu aspektach pracy stacji bazowych. Informacje są niepełne, informacje są wymieszane, podawane są różne parametry przez różne instytucje zgłaszające, czy inne różne firmy zgłaszające instalacje stacji bazowej, z czego tworzy się bardzo duży miszmasz i bałagan taki techniczny, który znowu tak naprawdę tylko zaciemnia taką informację. Ta lista parametrów, przepraszam, dobór kolorów, jak okazuje się, był nietrafny. Ta lista parametrów, którą tutaj Państwu pokazuję, jest listą parametrów technicznych stacji bazowej, którą my wyspecyfikowaliśmy w tym programie. Nie dlatego, że to są jakieś parametry szczególnie wrażliwe. Wyspecyfikowaliśmy je dlatego, że poza systemem bezpośredniego monitoringu proponujemy również stworzenie pewnej bazy symulacyjnej informacji na temat tego, jak pole rozkładają się, co prawda teoretycznie, ale tak naprawdę tylko narzędzie symulacji teoretycznych jest w pełni funkcjonalne, jeśli chodzi o możliwość stworzenia bazy informacji o rozkładzie pól. Właściwości rzeczywistych systemów są praktycznie rzecz biorąc do zbadania wyłącznie w drodze bardzo, bardzo wielu pomiarów, co właściwie jest rzeczą niemożliwą. Dlatego te parametry, które tutaj są wymienione i które chcielibyśmy, żeby znalazły się w bazie danych miastach Krakowa, są parametrami, które mają posłużyć do stworzenia pierwszej rozszerzonej wersji mapy promieniowania, rozszerzonej o funkcje płaszczyznowe, czyli tak naprawdę rozkładu płaszczyznowego pola elektromagnetycznego. To, co Państwo widzicie w tej chwili na slajdzie, jest stanem obecnym. To jest strona Urzędu Miasta Krakowa, obserwatorium, zresztą niezmiernie solidna i ciekawa, która pokazuje rozkład stacji bazowej w przestrzeni miejskiej miasta Krakowa. Z tymi klasycznymi, strzałkami, które pokazują kierunki promieniowania każdej ze stacji bazowej, do których myślę, że każdy zainteresowany już przybył. I ta informacja, proszę Państwa, jest o tyle interesująca, co też niepełna. My w tej pierwszej wersji rozszerzenia tej stacji, tej bazy informacyjnej chcielibyśmy przynajmniej stworzyć informacje z rozkładem przestrzennym pól. Nie kierunki promieniowania, ale nawet teoretyczny, przybliżony rozkład pól w otoczeniu stacji bazowej. Dlaczego tak naprawdę jest to istotne? Jest to istotne, proszę Państwa, dlatego, że te strzałki, które tutaj widzimy, nie pokazują jednego aspektu, który według nas jest aspektem dość istotnym. Mianowicie nie pokazują wpływu kumulacji pola elektromagnetycznego pochodzącego z różnych, często znajdujących się w pobliżu siebie stacji bazowej, czy też anten nadawczych, bo tutaj musimy te dwie nazewnicze struktury troszeczkę rozróżnić. Bo
Bardzo często widzimy efekty pomiarowe dla konkretnego operatora, dla konkretnej stacji bazowej. Coraz rzadziej widzimy analizę wspólną wartości natężenia pól dla zespołu stacji bazowych umiejscowionych w danym miejscu czy w danym obszarze Krakowa czy też innego miasta. A tak naprawdę, jeśli mówimy o projekcie stacji bazowej, to nikt nie projektuje stacji, która ma przekraczać normy. Natomiast efekt kumulacji, efekt skomasowania instalacji różnych operatorów, czy też bliskości poszczególnych stacji bazowych, może powodować, że te natężenia pól rzeczywiście przekroczą wartości, które są w prawie polskim uznane za wartości normatywne. W związku z tym taka nasza propozycja. Drugą kwestią, o której chciałem opowiedzieć, jest kwestia bezpośredniego monitoringu. Monitoring, który ma dostarczyć informacji na temat tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej z polem elektromagnetycznym w naszym mieście. I od razu proszę Państwa, żeby nie wyglądało tak słodko, to jest zagadnienie, które właściwie jest nierozwiązywalne. Jest nierozwiązywalne z bardzo prostego względu. Nie możemy zrobić mapy pola z pomiarów rzeczywistych, tak jak robimy mapę temperatur w mieście Krakowie. Bo o ile założenie, że jeśli zmierzymy temperatury na początku ulicy i będzie ona wynosiła 30 stopni, to na jej końcu będzie wynosiła tyle samo, jest w miarę prawdziwym założeniem, to w wypadku pola elektromagnetycznego to założenie z natury jest założeniem błędnym. W związku z tym, nawet jeśli zmierzymy wartość pola w danym punkcie, to 10 metrów dalej to pole może mieć zupełnie inne wartości i to będzie efektem nie tego, że tam jest jakieś dodatkowe źródło, chociaż czasami oczywiście też, ale czasami też kwestii kumulacji, odbić, wielodrogowości, wszystkiego, co jest związane z aspektami fizycznej transmisji, która w tym wypadku stwarza takie, a nie inne ograniczenia pomiarowe. W związku z tym my chcielibyśmy stworzyć system, który będzie systemem dynamicznym. Będzie systemem dynamicznym, który będzie bazował na kilku aspektach pomiarowych, które będą nawzajem się uzupełniały, tworząc możliwość dynamicznej reakcji, powiedzmy, na sytuacje wynikające z zapotrzebowania pomiaru w danym konkretnym punkcie miasta. Oczywiście, proszę Państwa, ja nie ukrywam, że ja wolałbym ten system, żeby ten system był zupełnie inny. Wolałbym, żeby ktoś powiedział, to teraz każemy każdemu właścicielowi stacji bazowej, żeby powstały stację monitorującą koło swojej stacji bazowej. I jeszcze upublicznił wyniki tego wszystkiego. I to byłby system, który by spełniał wymogi, jeśli chodzi o funkcjonalność i rzetelność informacji. My ten system musimy budować stopniowo, rok po roku, zwiększając bazę zarówno sprzętową, jak i programową. I niestety wymaga to czasu, a przy okazji jest oczywiście procesem dość kosztownym. Jeśli mówimy o stanie obecnym, w tej chwili na wyposażeniu Urzędu Miasta Krakowa znajdują się trzy typy urządzeń pomiarowych. Oczywiście te urządzenia pomiarowe na razie są właściwie urządzeniami testowymi, bo jest ich raptem kilka sztuk. Ekspozymetry, o których będzie opowiadała pani doktor w następnej prezentacji, służące do pomiaru indywidualnego. Mamy pojedynczą stację mobilną, szerokopasmową, która służy do pomiaru natężenia pola w całym paśmie do 6 GHz i jej niewątpliwą zaletą jest mobilność i fakt, że można na przykład zainstalować ją na dachu samochodu i robić sobie takie pomiary. Mamy też dwie stacje stacjonarne, tym razem już stacje selektywne, pozwalające na identyfikację źródeł. Stacje, które mogą dostarczyć informacji nie tylko o poziomie natężenia pola, ale też informacje, z jakiego źródła pochodzą konkretne wartości natężeń pola, które rejestrujemy w danym punkcie, w którym akurat mierzymy te wartości. I to jest zaczątek, tak naprawdę przyczynek do tego systemu, który chcielibyśmy stworzyć. To oczywiście są rozwiązania, które są rozwiązaniami jakiejś konkretnej firmy, ale tak naprawdę to jest nieistotne. Istotne jest te trzy typy urządzeń. Pomiar indywidualny, pomiar dynamiczny, pomiar stacjonarny, ale stacjonarny w takim trochę rozszerzonym znaczeniu tego słowa, bo stacjonarny dynamicznie, to znaczy jesteśmy w stanie taką stację
w taką stację monitorującą, w sumie bardzo szybko przemieścić właściwie w dowolne miejsce i umieścić gdzieś w przestrzeni Krakowa, dokonując znacznie solidniejszych i rzetelniejszych pomiarów niż przy pomocy tych prostszych znacznie urządzeń. I to oczywiście znowu jest, proszę Państwa, proces, który jest wieloetapowy. Na razie jest to raptem kilka urządzeń, które absolutnie są niewystarczające na pokrycie zapotrzebowania w obszarze wiejskim Krakowa. Wzorem może być Państwo, Pani Profesor, we Włoszech takie systemy czasami regionalne mają po kilka tysięcy stacji monitorujących i dostarczają informacji na temat stacji bazowych. Takie systemy są tam instalowane i są chyba dość lubiane przez mieszkańców, w związku z tym, że taka informacja tam istnieje. My w tej chwili mamy te cztery stacje bazowe, cztery urządzenia i próbujemy na razie zgłębić aspekty techniczne stworzenia takiego systemu monitoringu i systemu informacyjnego. Tutaj w pierwszym etapie wdrożenia tego systemu znajduje się adnotacja, że będą one służyły do stworzenia systemu monitoringu zainstalowanego na AGH. Ten system już istnieje, na razie jest jeszcze nadal w fazie takich testów, może nie tyle uruchomieniowych, to testów eksperymentalnych i naszych własnych doświadczeń, ale umieściliśmy takie dwie stacje monitorujące na dachach budynków związanych z naszą uczelnią. Mamy również możliwość korzystania z tej stacji do dynamicznego pomiaru, tej mobilnej, i wykorzystujemy to póki co do tego, żeby z tym sprzętem w znacznie większym stopniu się zapoznać i żeby tak naprawdę stworzyć zaplecze techniczne do ewentualnie przyszłej rozbudowy tego systemu. W chwili obecnej istnieje już strona taka postawiona na stronach uczelni, która pokazuje wyniki pomiarów. Szczerze powiem, na razie Państwa na nią nie zapraszam, dlatego że nadal jest to jednak strona testowa, która nie jest pozbawiona wad, które sami odkrywamy czasami niespodziewanie. Natomiast można tam znaleźć już trochę informacji, można też znaleźć pewne wyniki pomiarów tych stacji. Oczywiście tutaj znowu powtórzę coś, co mówiłem rok temu, znaleźli się hołd naszej alma mater. Dobrze powiedziałem. Za to, że w obszarze AGH-u przekroczeń pola elektromagnetycznego nie ma. W związku z tym te pomiary są pomiarami, tak jak mówię, dla nas istotnymi. Musimy zdobyć to doświadczenie, bo niestety ta wiedza nie rodzi się z niczego i wymaga trochę czasu. Tu akurat taki przykładowy wykres, który pokazuje natężenie pola elektromagnetycznego w cyklu dobowym dla pasma 1700-1800 MHz, czyli pasma, które jest związane z telefonią komórkową i oczywiście te poziomy napięć, a właściwie poziomy natężenia pola elektromagnetycznego podane w voltach na metr są pewnym wskaźnikiem tego, jak ten rozkład pola w cyklu dobowym zmienia się dla tego konkretnego pasma częstotliwości. Generalnie, proszę Państwa, tyle chciałem powiedzieć o tym, co już jest i co być może, mam nadzieję, że będzie. I chciałem zwrócić Państwu uwagę, że właściwie mówiąc o systemie monitoringu, nie sposób jest mówić tylko o sprzęcie. Ja z przyjemnością bym mówił tylko o sprzęcie, bo to jest temat, którego się najmniej boję. Jak ktoś mnie pyta o aspekty zdrowotne albo prawne, wtedy troszeczkę czuję się zakłopotany. Natomiast jeśli mówimy o systemie monitoringu, to tak naprawdę musimy mówić o całej gamie elementów, które stwarzając się na to, żeby ten system był kompletny i dostarczał informacji mieszkańcom takiej, jakie byśmy chcieli dostarczyć. Pewnie Państwo wiecie, bo mówił o tym już Pan Prezydent we wstępie, ten program aktualnie jest w fazie konsultacji społecznych, a właściwie w tej chwili jest w fazie odpowiedzi na zastrzeżenia i zarzuty odnośnie programu, który wpłynęło zresztą niemało i bardzo, bardzo czasami radykalnych. W związku z tym w niedalekiej przyszłości te odpowiedzi pewnie zostaną w jakiś sposób upublicznione, a o tym, co dalej z tym programem, niestety nie zdecydujemy już my, ale mam nadzieję, że w jakimś przynajmniej stopniu ten program będzie nadal wdrażany. Natomiast nie chciałbym na tym skończyć, proszę Państwa. Nie chciałbym, żeby moje wystąpienie było takimi suchymi faktami na temat tego, cośmy wpisali w programie. Jedynym, tak sobie pomyślałem, zastanawiając się, co mam Państwu opowiadać na tym moim krótkim wystąpieniu, stwierdziłem, że jedynym zastrzeżeniem, jakiego nie znalazłem w tych zastrzeżeniach do tego programu, była kwestia edukacji. Więc ja pomyślałem, że ja jestem wykładowcą, więc spróbuję poedukować.
Więc kilka rzeczy, proszę Państwa, takich związanych, jak się okazuje, z pewnymi aspektami, które tutaj zostały poruszone wcześniej, aspektami wymogów, prawa i norm i samych pomiarów, które, jak już mówiłem, są bardzo, bardzo wymagające ze strony technicznej i jeśli chodzi o kwestie ich realizacji. I zacznę od czegoś, co też uderzyło mnie podczas jednego spotkań w sprawie konsultacji. Mianowicie padło takie pytanie w troszkę szerszym kontekście, po co właściwie mierzyć? Muszę powiedzieć, że zastanawiałem się nad tym później długo i doszedłem do wniosku, że właściwie takiej jakiejś bardzo prostej odpowiedzi nie ma na to pytanie. Natomiast spróbuję na to odpowiedzieć. Te zdjęcia, proszę Państwa, tam pod spodem są anotacje, z jakich stron pochodzę, są tylko przykładowe. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, jak zmienia się nasze podejście do kwestii pola elektromagnetycznego i telefonii komórkowej. Jako użytkownik telefonu komórkowego chcemy mieć wszędzie zasięg i mieć ten zasięg najlepszy z możliwych. Chcemy transmitować dane, mieć internet, choćby w taki przysłowiowy, na takim przysłowiowym szczycie gór, żeby sobie cyknąć zdjęcie i szybko je wysłać. Natomiast w momencie, kiedy spotyka nas coś takiego, to jest zdjęcie nie z Polski, żeby nie było, żeby nie został posądzony o jakieś tutaj stronnicze działania. Kiedy spotyka nas coś takiego, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się taka bateria anten transmisyjnych, nagle zaczynamy odczuwać lęk i przestrach. I w związku z tym właśnie, proszę Państwa, jedną z odpowiedzi, po co mierzyć, jest odpowiedź po to, żeby wiedzieć. Po to się badamy, żeby wiedzieć, czy nie jesteśmy chore. W związku z tym zacznijmy też mierzyć po to, żeby wiedzieć, w jakim polu elektromagnetycznym na co dzień przebywamy. I zacznę od czegoś, co pewnie zabrzmi kontrowersyjnie w uszach osób, które są przeciwnikami instalacji stacji bazowych. Mianowicie nie każda stacja bazowa generuje podnormatywne pole elektromagnetyczne w obszarach dostępnych dla ludności. Ja chciałbym to cały czas podkreślić. Jestem inżynierem i dobrze zrobiony projekt systemu komunikacyjnego to jest projekt, który generuje pola, które są zawarte w przepisach prawnych właściwych dla naszego kraju. I ja jako inżynier muszę uznać, że te przepisy gwarantują nam bezpieczeństwo i nie będę dyskutował o kwestiach zdrowotnych, bo jak mówię, nad tym się nie zna. W związku z czym dla mnie wszystko, co mieści się w normie, a dobrze zaprojektowana stacja bazowa powinna mi gwarantować takie aspekty, jest dopuszczalne. I to jest pierwszy przyczynek do tego, po co w ogóle mierzyć. Druga kwestia to ten cel właściwy. Mierzymy po to, żeby zobaczyć, czy nie ma przekroczeń. Czy nie ma złamań przepisów, czy ktoś sobie nie wysterował stacji bazowej zbyt dużymi mocami, bo akurat taka potrzeba istniała. Czy wskutek jakiegoś konfliktu między operatorami nie powstały trzy stacje, które nawzajem generują pola, które przekraczają wartości normatywne. Czyli szukamy tych anomalii tak naprawdę od przepisów, które powodują, że znajdujemy się w potencjalnie zagrażającym nam obszarze pola elektromagnetycznego. I jeszcze jedna kwestia, proszę Państwa. Kwestia, która jest niesamowicie istotna, a która jest przyczynkiem bardzo wielu problemów. Pomiary pola elektromagnetycznego w warunkach otwartych są praktycznie niepowtarzalne. Miałem okazję przejrzeć wiele sprawozdań pomiarowych związanych z pomiarami pól stacji bazowej telefonii komórkowej. Duża część wzbudziła moje wątpliwości. Nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, ta wartość tu zmierzona jest błędna. Dlatego, że nawet jeśli sobie coś takiego wymyślę i pójdę tam to zmierzyć, wyjdzie mi nawet wartość 10 razy wyższa w danym momencie, to nie znaczy to, że w momencie, kiedy ten pomiar był wykonywany, dla tej samej stacji pracującej właściwie z tymi samymi parametrami, ten pomiar wcześniej wykonany był błędny. I to jest problem. Nie jesteście Państwo, ani Wy, ani ja w stanie podważyć rzetelności pomiaru, jeśli w nim bezpośrednio nie uczestniczycie. W związku z tym tylko ciągła pewien nadzór tak naprawdę stwarza pewne dodatkowe możliwości. I ostatnie, proszę Państwa, bo to pytanie, po co mierzyć, padło odnośnie do eksfozymetrów właśnie. Pomiary indywidualne. Od czegoś trzeba zacząć, proszę Państwa. Bardzo często mówi się, że ulegamy presji psychicznej. Ktoś mieszka w pobliżu anten, zaczyna go boleć głowa. Na pewno anten. Ktoś usłyszał od sąsiada, że boli go głowa w pobliżu anten, też go boli głowa. I zacznijmy od tego, żeby to sprawdzić.
żeby to sprawdzić sami sobie, nie latać po urzędach za przeproszeniem i zawracać głowę urzędnikom po to, że chcemy pomiary, bo się źle czujemy. Zmierzmy na początek to, co możemy. Zmierzmy to prostym miernikiem, czasem zgrubnym, ale po to przynajmniej, żeby przekonać się, że nasze podstawy być może są uzasadnione. I od tego może powinniśmy zacząć. Druga rzecz, proszę Państwa, która muszę powiedzieć, że spędza mi sens powiek, i to nie jest efekt niebieskiego światła, mianowicie kwestia normy. 7 voltów na metr albo 1/10 wata na metr kwadratowy. Rozporządzenie ministra środowiska 20 października 2003 roku. Co więcej, proszę Państwa, w drugiej części tego załączniku do tego rozporządzenia czytamy, że pomiaru tego natężenia pola dokonujemy mierząc gęstość mocy lub natężenie pola elektrycznej składowej pola. I co w tym dziwnego, proszę Państwa? Otóż dziwne jest coś, co jest jak dla mnie pewnym kuriozum, to złe słowo, no jest pewnym absurdem, że na przestrzeni tak wielu lat nie zostało to skorygowane, bo 1/10 wata metr kwadratowy nie odpowiada 7 voltów na metr. I to jest, proszę Państwa, coś, przeciwko burzy się mój umysł inżyniera. Bo jeśli weźmiemy sobie miernik pola elektromagnetycznego współczesny, w miarę solidny i zmierzymy natężenie pola, i to natężenie pola będzie miało powiedzmy 6,8 volta na metr, to usłyszymy, jeśli robiło ten pomiar laboratorium akredytowane, że jest to pomiar, który mieści się w normie. I okej, to laboratorium ma rację. Natomiast co by było, gdybyśmy poprosili, gdybyśmy mieli taką możliwość w ogóle, żeby przełączyć na inne jednostki, ten sam miernik. I nagle się okazuje, że w tym momencie, kiedy przełączymy się na pomiar gęstości mocy i zmierzymy tę samą wartość pola, nie mieścimy się w tej normie. No, chyba bardziej dziwnego przypadku trudno sobie wyobrazić. W związku z tym to jest coś, co jak dla mnie wymaga natychmiastowej korekty. Ja nie mówię, proszę Państwa, która z tych wartości jest właściwa, ale to może później. Czy 7 voltów, czy 1. Absolutnie się do tego nie odnoszę. Ale ważne jest, żeby to były wartości ze sobą w jakiś sposób skojarzone. Tym bardziej, proszę Państwa, że mówimy o przeliczeniu matematycznym, a nie pomiarach zupełnie innych wartości fizycznej, której te błędy mogłyby wystąpić. To nie wszystko, proszę Państwa. Jeszcze będę mówił. Druga kwestia, kolejna kwestia też padła już dzisiaj z ust pana dyrektora Lisa. Kwestia pewnych kwalifikacji i dopuszczenia do instalacji stacji bazowych, do stworzenia nowych instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej. Zwróćcie Państwo uwagę na pewien aspekt, mianowicie to taki wycinek, zupełnie przypadkowy. Może nie przypadkowy, bo szukałem takiego miejsca, ale taki z miasta Krakowa. Popatrzcie Państwo, jak wiele tych strzałek biegnie wzdłuż ulic. I to jest kolejna rzecz, która jak dla mnie, ja zastanawiałem się, czy nie pisać tutaj po tych trzech kropkach w tytule, czy nawet nie napisać tips and tricks po prostu jeszcze, czyli sztuczki i chwyty. Jaki jest warunek zakwalifikowania instalacji jako nieoddziaływającej na środowisko w znaczącym stopniu, że w osi promieniowania anteny nie będą miejsca dostępne dla ludności. Na ulicy nie ma takich miejsc. W związku z tym te kierunki promieniowania są często celowo dobierane tak, żeby takich badań, żeby takiej kwalifikacji nie mieć. I teraz powiem Państwu coś, co pewnie zaszokuje w drugą stronę. Usłyszałem kiedyś od jednego z przedstawicieli operatorów stwierdzenie, że tak naprawdę oni rzeczywiście się nie chcą takich badań, ponieważ to jest niezmiernie trudna procedura, jeśli chodzi o wszystkie aspekty poza emisją pola. I ja w to wierzę, proszę Państwa. Wierzę w to, że papiery urzędowe potrafią utrudnić taki proces instalacji. Natomiast z punktu widzenia człowieka, którego interesuje wartość natężenia pola, mnie interesuje jeden aspekt tej wstępnej kwalifikacji, tego pełnego raportu wstępnego, który w takim wypadku, kiedy to przedsięwzięcie zostaje zakwalifikowane jako potencjalnie szkodzące na środowisko, które jest wymagane i zostaje przeprowadzane. Mianowicie pełna analiza środowiskowa emisji pola w otoczeniu. W żadnym innym przypadku wręcz zakazane jest rozporządzeniem branie pod uwagę, czy jest wyznaczone, że mamy rozpatrywać emisję od pojedynczej anteny, od pojedynczego źródła promieniowania.
Tylko taki wstępny raport pełny gwarantuje wymuszenie pełnej analizy związanej z rozkładem pola pochodzącej od stacji już istniejących, czy od źródeł już istniejących. I ja tego tak naprawdę bym chciał. Tym bardziej, proszę Państwa, że każda firma, która instaluje nową stację, taką analizę zrobi. No, nikt nie projektuje stacji bazowej, czy w ogóle jakiegokolwiek systemu transmisyjnego bez takiej analizy, gdzie będzie badała rozkłady pól, choćby po to, żeby wiedzieć, jakie natężenia tych pól dotrą do użytkowników i zapewnią im jakość odbioru. W związku z tym tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby to pojawiło się w przestrzeni publicznej i było w jakiś sposób rozpatrywane. Tu jeszcze jeden przyczynek do kolejnego slajdu, proszę Państwa. Popatrzcie Państwo, to jest takie zdjęcie znowu takie ściągnięte z internetu, żeby znowu nie być posądzonym o to, że kogoś piętnuje. To pokazuje w miarę nowoczesną antenę. Popatrzcie Państwo, ile tutaj kabli wchodzi do tej anteny. I znowu pytanie, antena czy system antenowy? Ile w środku jest anten? Czasami 4, czasami 5, czasami 10. Tak naprawdę i na przestrzeni kilku lat ostatnich zmieniło się podejście do takiego aspektu. Jeszcze kilka lat temu, kiedy przejrzelibyśmy dokumenty zgłoszeniowe instalacji nowej stacji bazowej, znaleźlibyśmy informację, że ta antena o kierunku azymucie, powiedzmy 40 stopni, emituje ileś tam set watów mocy EIRP. Dzisiaj na tym kierunku jednym są wymienione już 4 anteny, 5 anten, czasami więcej, dlatego że znowu wynika to z tego samego, czyli po prostu z pewnego zabiegu, który powoduje, że nie przekraczamy mocy 20 kW mocy IRP, która jest taką barierą, kiedy trzeba ten pełny raport stworzyć, kiedy takie pełne badania trzeba zrealizować, kiedy mamy kwalifikację jako potencjalnie oddziałującą szkodliwą na środowisko. I znowu wydumany przykład, proszę Państwa, przeze mnie. Coś, co myślę, że jest przyczynkiem do nerwowych reakcji mieszkańców. Jeśli ktoś prześledzi sobie na przestrzeni kilku lat wygląd swoich stacji bazowej, obok której mieszka, albo prześledzi dokumentację techniczną tej stacji. 10 lat temu zgłoszenie stacji bazowej 800 watów mocy emisyjnej na jeden kierunek. Mówimy o mocy IRP. Kilka lat, nawet nie, pół roku później wzrost o kilkukrotny, 2 kW na kierunek. Dzisiaj takie stacje potrafią mieć po 5-6 kierunków, po 5-6 entun na kierunku, każda ledwo poniżej 20 kW mocy IRP. I pytanie, które się nasuwa wtedy takiemu człowiekowi, który obok tej stacji mieszka, jest pytaniem, o ile wzrosło natężenie w otoczeniu mojego pola, w otoczeniu tej stacji, gdzie mieszkam. I znowu, proszę Państwa, nie da się odpowiedzieć na drodze teoretycznej. Natomiast czasami, jak człowiek śledzi, ma okazję prześledzić takie etapy rozwoju stacji bazowej w danej lokalizacji, to budzi niepokój, że mamy właściwie te same parametry, tę samą wysokość zawieszenia anten, te same kąty nachylenia i pomimo, że wzrosła nam moc emisyjna stukrotnie, natężenia zmierzone w procesie pomiaru po odbiorze stacji są bardzo do siebie zbliżne. To jest coś, co może budzić niepokój i wcale się nie dziwię, że taki niepokój nie niepokój budzi. I jeszcze jedna kwestia, proszę Państwa. Warunki wypełniania pomiaru. Taki aspekt, który znowu jest trudny czasami do zrozumienia, a przy okazji też pokazuje pewną dysfunkcję norm i przepisów prawnych, które są współcześnie obowiązujące. Mianowicie w rozporządzeniu ministra środowiska jest zawarta informacja, że jeśli stacja, czy jeśli źródło promieniowania może pracować w różnych trybach, to trzeba zrobić pomiary przy trybie, który będzie zapewniał największe oddziaływanie na środowisko, czyli najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko będzie posiadał. I proszę Państwa, kłopot polega na tym, że to jest praktycznie niemożliwe do spełnienia. Nawet jeśli widzimy takie sprawozdanie pomiarowe, gdzie jest napisane, że operator wysterował swoje nadajniki mocą maksymalną, to i tak naprawdę my nie mamy do czynienia najczęściej, oczywiście w bardzo małym prawdopodobieństwem może tak być, z maksymalną mocą, która w danym, czy promieniowania, które mogą wystąpić w danym punkcie. Dlaczego, proszę Państwa? To jest taki wykres, który już tym razem jest mój. To jest wykres najprostszego systemu transmisji telefonii komórkowej, systemu GSM-owskiego. Najprościej na nim wytłumaczyć, bo pozostałe są jeszcze bardziej skomplikowane. To jest tak zwany podział czasowy i częstotliwościowy. Wiele kanałów na różnych częstotliwościach i wiele kanałów czasowych, w szczelinach czasowych, w których transmitujemy fragmenty naszej rozmowy.
Każda taka szczelinka zaznaczona tu kolorem w poszczególnych kawałkach kolejnej ramki to jest nasza jedna rozmowa, jeden użytkownik. Jeśli operator wysterowuje nam nadajnik mocą maksymalną, to mamy gwarancję, że ten poziom tutaj tego prostokącika górny, jest poziomem maksymalnym, ale wcale nie mamy gwarancji, że wypełnienie tych szczelin jest pełne. Bo to zależy tylko i wyłącznie od liczby użytkowników. I tak naprawdę dynamika pomiaru, robienie tego w różnych momentach powoduje, że jesteśmy w stanie do tego się w jakiś sposób tylko odnieść do warunków rzeczywistych. I już ostatni aspekt, proszę Państwa. Tu powołam się na ostatnią publikację zespołu poznańskiego pod dyrekcją, czy pod szefostwem pana profesora Bieńkowskiego, który pokazał coś, co też jest przyczynkiem do czasami nieporozumień. Mianowicie dobowa zmiana wartości natężenia pola w zależności od lokalizacji miejsca pomiarowego. Te wykresy, które Państwo tutaj widzicie, są porównawczymi wykresami sprzed 10 lat i z chwili obecnej w miarę takiego osiedla, które jest osiedlem mieszkaniowym, czyli osiedlem sypialnianym umownie. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo łatwe, szczególnie w tej dawnym okresie, są zaznaczenia okresy niższej mocy i wyższej. Tutaj trochę trudniej to czytać, dlatego że tu jest kilka dób pokazanych na jednym wykresie, ale też mamy ten okres ciszy nocnej, później do południa, później popołudnie, wieczór i noc i spadek znowu ciszy nocnej. Dlatego o tym mówię, proszę Państwa. Popatrzcie Państwo, ten wykres ma zdecydowanie mniejsze wartości na przestrzeni czasu pomiędzy godziną gdzieś tam powiedzmy nocną, czyli gdzieś od jakiejś 3-4 rano do godziny 9, później trochę większe do jakiejś godziny 12. Proszę mi pokazać, gdzie przychodzą instytucje pomiarowe robić pomiary w innych godzinach. W związku z tym, jeśli nie uwzględnimy tego w jakiś sposób, poprawki od cyklu dobowego, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właściwie mierzymy w momencie, kiedy z natury to pole jest polem mniejszym niż w rzeczywistości. I to jest, proszę Państwa, znowu kolejny aspekt, który pewnie w jakiś sposób trzeba uregulować. Powiem szczerze, do końca nie wiem jak. Podsumuję już, proszę Państwa, bo mówię długo. Tak naprawdę to, o czym chciałem Państwu powiedzieć, to poza oczywiście przedstawieniem pewnych założeń tego programu monitorującego dla miasta Krakowa, czy tego systemu monitoringu, to, że jeśli popatrzymy na kwestię pomiarów pola elektromagnetycznego i właściwie wymogów rozporządzeniowo-prawnych, które narzucane są na wykonawców tych pomiarów, to możemy stwierdzić, że to prawo jest co najmniej przestarzałe. I ono po prostu tak naprawdę w tej chwili nie poszło w tym samym kierunku, co rozwój telefonii komórkowej. Dzisiaj stosując się do rozporządzeń obowiązujących, bardzo ciężko jest zmierzyć dokładnie te wartości i spełnić te wymogi, żeby ten pomiar był uznany za formalnie prawidłowy. W związku z tym tutaj konieczne jest tak naprawdę pewne zmiany również prawa, czy na poziomie państwa, nie wiem, może na poziomie Krakowa, na poziomie miasta, tutaj już uśmiechnę do pani radnej, to na pewno wymaga pewnego uporządkowania, bo takie nieścisłości są rzeczami, które rzutują na możliwość wykonania pomiarów. Zakończę, proszę Państwa, czymś, co odnosi się do ostatniego punktu. Pomiary indywidualne mogą stanowić podstawę do tego, żebyśmy my mogli się odwołać do urzędu, jeśli mamy podejrzenia, że przekroczone są wartości, ale też wspierać, powinny cieszyć tak naprawdę operatorów, że je robimy. W związku z tym ja powiem coś, co pewnie też może zdziwić. Jeśli już macie Państwo te smartfony, to spróbujcie je do tego wykorzystać. Nie czekajcie na ekspozymę do pani doktor, tylko zainstalujcie sobie taką prostą aplikację pomiarową. To nie będzie bardzo dokładny pomiar, ale jeśli pole w waszym otoczeniu ma wartość wysoką, to zmierzycie Państwo w ten sposób to pole. Więc może warto od tego zacząć po prostu, żeby mieć też świadomość tego, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie w jakiś sposób zweryfikować czy dążyć do tego, żeby te wartości były potwierdzone pomiarem, który będzie już pomiarem uznanym czy pomiarem akredytowanym. Dziękuję Państwu.